Drzewa są wysokie, a paprocie małe. Zwykle takie sąsiedztwo bywa doskonałe, ale w pewnym lesie drzewa się szczyciły tym, że od paproci znacznie wyższe były. Naprawdę, żałujcie, że wy nie widzicie tych widoków w górze. Wciąż przy ziemi tkwicie. Widzieć wciąż to samo, to nudne być musi. No a w dzień upalny można się udusić. A do nas co rano uśmiecha się słonko i wietrzyk powiewa, kiedy jest gorąco. W górze jest tak pięknie. Może zerknąć chcecie? Co? Co tam mówicie? Prawda? Nie możecie. I tak dnia każdego drzewa się chwaliły. Paprotki słuchały, lecz nic nie mówiły. Może by i nawet coś powiedzieć chciały, lecz drzewa ich głosów wcale nie słuchały. Aż raz straszne wichry przybyły z północy i noc całą deły, ile miały mocy. A kiedy noc przeszła, wichry odleciały, to paprocie rosły, lecz drzewa leżały. Złamane konary, potrzaskane pnie legły wśród paproci. Już nie śmiały się. A paprotki by może drzew pożałowały, gdyby drzewa się wcześniej z nich nie wyśmiewały. I tylko stara paproć powiedziała tak: zawsze to się tak kończy, gdy pokory brak. Nie bez kozery stara mądrość tak powiada, że kto najwyżej wlezie, najciężej upada. Dziękuję, że wysłuchaliście 21. bajkodziejowej opowieści zrealizowanej w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura w sieci. A jeśli znacie jakieś ciekawe miejsca, o których mogłyby powstać kolejne opowieści, to przyślijcie ich zdjęcie lub rysunek na adres bajkodzieje@gmail.com. Nie zapomnijcie dołączyć zgody na ich publikację w internecie, podpisanej przez osobę pełnoletnią.